jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Zatankowałem się za 50 zł. Nie wiem, ile to jest. Litrów. Jak jest po 7,45. To nie wiem. Bo nawet radia nie mogę włączyć, bo zaraz YouTube nie uzna i odrzuci. Piłem kaweczkę z mleczkiem. Orlenie, ale powiem szczerze, że to już nie jest ta kawa, co kiedyś była. Mlekiem jest, a czuć instant jak niebieskie stworzenie.
sześciołówka, tam dalej ten.
ładnie fotoradar, bo widać z lewej. Już w zasadzie mijamy wszelkie niedogodności drogowe. Tu już nic nie ma, tutaj tylko i wyłącznie może być indywidualna szarża funkcjonariuszy. Albo inaczej mówię, co lotna brygada. Jakaś była liderka, już nie pamiętam. Nazywają się. Przepraszam bardzo, po tej kawie mi się odbiło z Orlenu. Ale to tak się wyrwało nagle, Matko Boska kochana. No jakoś tak trochę przyjemniej się teraz jedzie. Ten łącznik, jak on już się nazywa. Ja ciągle zapominam z tyłu. Wymieniony jest, nowy, już inaczej auto z tyłu się zachowuje. Ja pomału, jeżeli będę chciał go zatrzymać, to trzeba pomału koła zobaczyć, posprawdzać, jakie są. Może, ale to następnym razem łożysko być z tyłu, jeszcze lewe. Ale póki co to na razie nie. Z przodu nie słychać, żeby tak cokolwiek były. No może przeguby słychać, ale to wiadomo, to jest przód. Hamulce jeszcze trzeba, że tak powiem, zrobić, bo nie są takie jeszcze, jak to się mówi, one muszą się jak to się mawia. No ułożyć, powiedzmy. Świeże hamulce to są takie, ale zresztą... Przyjadam na górę do walki, to często do randa. No być może, że są dla... Dzięki, powodzenia. ...krótki twarde i dlatego... przekonany, że ja mam tarcze hamulcowe zwykłe, a tu są tak zwane wentylowane. Czyli, o, to jest moje marzenie, co jedzie zaraz przed nami. Obojętnie w jakim wykonaniu, czy to Renault, czy Peugeot, czy ewentualnie, co tam było jeszcze, Ford chyba. Co tam jeszcze było? Fiat chyba, Opel, to jest fajna rzecz, no ale prawdopodobnie już sobie nie pomnę, bo nawet gdybym to sprzedał, no nie wiem, w Wiedniu mają dać 13, może bym, też za mało. Więc już nie będę robił pożyczek w banku, oddam te, mam gdzieś. W ogóle to jak wezmę 13, to oddam do banku, żeby mniejsze mieć i tyle. Dzisiaj jest chyba, 8, dobra. A jutro pewnie pieniążki będą kochane.
herbaty porobić, wszystko za 4,5 stówy pójdzie. Wszyscy będą jechać z Warki. Tak z tyłu jakby łożysko, ale przecież łożysko jest nowe założone. Nie wiem co jest. Nosiłem na warsztacie tam cały czas. Uszy mnie bolą. Wszystkie maski, które się noszą na twarzy, a są z taką szeroką, grubawą gumką, to jest tragedia na uszy nasze. Natomiast jak jest cienka, taka cieniutka dosłownie wstążeczka, gumeczka, to są idealne, bo one są po prostu się rozciągają. A tutaj tak cisną w uszy, w głowę, że o Matko Boska. To jest też za szerokie, jeszcze połowę z tego, to tak. Szyby trochę uchylić, bo jest za gorąco dosłownie. No, ściągnąłem w zasadzie no, na zero może nie, ale na niebieskim polu, ale jeszcze ciepły leci. Kurde, bele. Mnie coś męczy po tej kawie. Wysłać pulsometr, bo nie wiadomo po co ja go brałem.
zrobiło widniej. Chociaż chmury są, ale słoneczko gdzieniegdzie prześwituje.
Coś się wydarzyło, albo coś robił i wahadło. Tu wszystko możliwe jest. Chyba wahadło, nie. Tu skręca. Może się tam coś wydarzyło. No i najpierw się zastanowić. Ach, co za naród. Coś jest na tej ciężarówce, na siedliska, mi się wydaje. Chyba, że tam coś dalej, ale zobaczymy, jak będziemy zjeżdżać troszkę ze wzniesienia, to będzie może widać, co tam się dzieje. Tylko gdy tam są światła dla przejścia dla pieszych, może one są coś sfiksowane. Mobilki przed Piasecznem na Warszawę. Co tam się dzieje, że tak co chwilę staje? Drogowe nie. Światełka są wahadło, jak gdyby. Nie wiem o co. Coś robią.
tam się coś dzieje pewnie. Coś przed piaseczną się dzieje. Ja pierdolę. Stania niegody przez telefon.
Coś tam jest. Koniec, moi drodzy, bo jest wahadło, tutaj jakieś roboty, już jest tragedia, tyle czasu, także na razie pozdrawiam, miłego dnia.